druga? Jedzie na wagę. Ile pierwsza? 4,450. Druga? 4,600. Dobra. 400. A na przyczepie na pana pierwszy 8,7. 8,7. 8,450. Także mieści się normie, a 10 km. Udało się, tak? Wszystko się zgadza. Już na poniedziałka spotkaliśmy na parkingu w Żodyniu, gdzie razem ze służbą drogową tutaj pracuję. Panie Eugeniuszu, co tutaj robicie? Przeprowadzamy kontrolne ważenie pojazdów ciężarowych. Sprawdzamy konkretnie naciski osiowe tych pojazdów na nawierzchnię. Ważenie to przeprowadzamy w celu zapobieżenia tworzeniu się kolejn. Na drodze tego typu, to jest droga 32 Poznań Zielona Góra, nacisk osiowy jest dopuszczalny do 10 ton na oś. A kierowcy często mylą ciężar całkowity z naciskami na oś. W Polsce drogi jedno- i dwucyfrowe mają dopuszczalne naciski osiowe 10 ton. Dlatego my przestrzegamy tego i sprawdzamy te pojazdy ciężarowe tutaj na parkingu, ważąc je wagami elektronicznymi. Czy często przeprowadzacie takie badania? Tu w Żodyniu konkretnie przeprowadzamy je raz w miesiącu przez 2-3 dni. Musi z wami być również policja. Dlaczego? Tak, dlatego, że my nie mamy uprawnień do zatrzymywania pojazdów. Panie kierowniku, przed chwileczką tutaj badaliśmy Skodę, samochód ciężarowy. Jaki wypadł jego wynik? Wynik jest pozytywny. Druga oś samochodu miała w granicach 9 ton 800 kg, czyli dopuszczalny. A co się dzieje wtedy, kiedy samochody te nie spełniają normy? Jeśli samochód ma przekroczone naciski osiowe, wtedy samochód taki po prostu albo zatrzymujemy na parkingu, nie dopuszczając do dalszej jazdy, celem załatwienia zezwolenia w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Zielonej Górze, lub jeśli kierowca przemieści ładunek, taką ma możliwość przemieszczenia ładunku na skrzyni ładunkowej, to wtedy po przemieszczeniu sprawdzamy jeszcze raz naciski i dopuszczamy do dalszej jazdy. A oprócz tego ten przewoźnik danego pojazdu, właściciel, tak i tak zapłaci za przejechane kilometry pojazdem przeładowanym. Czy doraźnie również stosujecie mandaty? Oczywiście. Każdy kierowca po przekroczeniu nacisków na oś zostaje ukarany mandatem jako kierowca. A przewoźnik, tak jak powiedziałem, dostaje oprócz tego opłatę za przejechane pojazdem ponadnormatywnym. Jak zachowują się kierowcy w stosunku do takich badań? Bardzo różnie. Od kulturalnych do bardzo takich wulgarnych. Nie rozumieją sytuacji. Po prostu ubliżają, wręcz ubliżają nam, czując się urażeni i dając za przykład Niemcy, które są bardziej niby tolerancyjne, że oni, Niemcy, tam i pozwalają im tyle ładować, a my im zabraniamy. Ale ja zawsze tłumaczę, że my badamy naciski na oś, a nie naciski, ciężary całkowite. Dziękujemy bardzo za tą krótką rozmowę i pozwoli pan, że przypatrzymy się jeszcze troszeczkę pracy. Proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję. Sprawdzimy. Też przeważają te beczki? Raczej nie taka, chyba większa cysterna. Tam jest, nie. Czy taka figura jest? CNN był, proszę, nie. Co? Wiesz, to pokazywałem.
tu ile? 4700. Jak pan to wytłumaczy, że teraz jest? No to jest. To jest lekka przemyka. Nie. Tam 4700, nie? 50 kilo.